Witamy Ciebie. Ty przychodzisz do nas pomimo zamkniętych drzwi. Ty przybliżasz się do nas w naszej drodze do Emmaus. Chcesz nam towarzyszyć w tych wszystkich miejscach, gdzie odchodzimy od Jerozolimy, gdzie odwracamy się w jakiś sposób od Twojego planu, od Twojego pomysłu. Przychodzisz do nas w naszym zagubieniu, kiedy nasze oczy są niejako na uwięzi, kiedy jesteśmy rozczarowani, kiedy myśmy się spodziewali, a wyszło inaczej. Dziękujemy Ci, że w tych wszystkich momentach Ty przychodzisz do nas, chociaż nasze drzwi są często zamknięte dla Ciebie. Ale Ty i tak przychodzisz do nas. Chcesz także dzisiaj, tego wieczoru, towarzyszyć nam w drodze. Nawet jeżeli jest to droga, gdzie oddalamy się od Ciebie, to na tej drodze nie chcesz nas zostawić samymi. Przychodzisz do nas, żeby nam towarzyszyć. Ty też nie boisz się niewygodnych pytań. Chcesz nam towarzyszyć, żeby nas słuchać. Chcesz, żebyśmy stawiali Ci pytania i Ty sam stawiasz nam pytania. Chcemy ten czas spędzić z Tobą w drodze. Chcemy z Tobą rozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem.
gdy tak szli, sam Jezus przybliżył się do nich. Zapytał ich, o czym to rozprawiacie w drodze. Tak po przyjacielsku chciał wysłuchać, co jest w ich sercach. Najpierw chciał wiedzieć, co tam się naprawdę kryje, jakie emocje. Nie chciał jakiejś udawanej pobożności, poprawności. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty jesteś właśnie takim przyjacielem, który przychodzi prawdziwy do nas, przed którym my możemy być prawdziwi. Cię uwielbiam, Jezu, bo Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Uwielbiam Cię, zmartwychwstały Panie, który jesteś tutaj z nami. I nie ze wszystkimi razem, tylko z każdym z nas oddzielnie. Jezus przybliża się do mnie. Przybliża się do Ciebie. Panie, my często nie jesteśmy przyzwyczajeni do Twojej bliskości. Ale dzisiaj chcemy tu trwać przed Tobą i prosić o tę łaskę, byśmy potrafili otworzyć przed Tobą nasze serca. Abyśmy przyjęli dar Twojej przyjaźni. Abyśmy też wsłuchali się w to, co Ty chcesz nam powiedzieć o naszym życiu. Abyśmy mogli przejść kawałek tej drogi, jak przyjaciel z przyjacielem. Ale też jak uczeń z mistrzem. Dziękuję Ci, Jezu, że to nie ja muszę znać wszystkie odpowiedzi na pytania mojego życia. Ale dziękuję, że Ty, mądrość, przybliżasz się dzisiaj do mnie. To Ty chcesz mi opowiedzieć o moim życiu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, Ty, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Bądź uwielbiony, Ty, który wiesz, jak wyjaśniać różne zawiłości mojego życia. Bądź uwielbiony, Ty, który jedyny znasz sens wydarzeń mojego życia. Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się. W nim nadzieję mam, uleciał. Zawsze troszczy się.
Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas łaski. To jest czas, kiedy Ty mówisz do naszego serca. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca i otwieraj nasze uszy, żebyśmy słuchali jak uczniowie. Być może przychodzą nam teraz do głowy różne wydarzenia z naszego życia, w których czujemy jakieś rozżalenie, niezrozumienie. Może też przychodzą nam takie słowa, myśmy się spodziewali, Boże, że byliśmy przy Tobie blisko, może przez całe życie. A w moim życiu wydarzyło się coś takiego. Może ciśnie się gdzieś pytanie na usta, Panie, a gdzie Ty byłeś wtedy? Panie, ja Cię nie widziałem w moim życiu. Panie, może czułem się samotny. Panie, nie rozumiem. Panie, nie wierzę. Panie, dziękuję, że mogę przyjść też do Ciebie z moją niewiarą. Że mogę Ci pokazać moje wizje, które runęły. Może moją wizję małżeństwa. Pracy. Może całe życie budowałem jakiś swój wizerunek, a to się wszystko rozsypało. Może całe życie wydawało mi się, że jestem dobrym katolikiem, dobrym chrześcijaninem. W sercu czuję, że brakuje mi wiary, że chciałbym spotkać Boga żywego, że chciałbym Cię zobaczyć, Jezu, na drodze mojego życia. Oto teraz jest czas łaski, oto teraz jest czas zbawienia. I Pan zmartwychwstały jest blisko Ciebie. I to nie my znajdziemy odpowiedzi na Twoje pytania, ale jest ktoś, kogo możesz zapytać albo po prostu powiedzieć, Panie, to Ty mów. Ty opowiedz, tak jak opowiadałeś tym dwóm uczniom. Od początku, wyjaśniając sens. Prosimy Cię, Jezu, poślij do nas Twojego Ducha. Panie, my chcemy wylać przed Tobą ten smutek, który jest może w naszych sercach, może jakieś zwątpienie. Może jakieś rozczarowanie, ale chcemy też słuchać Twojego serca. W Twoim sercu może też jest jakieś rozczarowanie, Jezu, taką naszą postawą nieufności, kiedy stawiamy pytania, które gdzieś rozdzierają Twoje serce.
księdze proroka Malachiasza, w ostatniej księdze Starego Testamentu, prorok zapisał Twoje słowa, Boże. Bardzo przykre stały się Wasze mowy przeciwko mnie, mówi Pan. Wy zaś pytacie, cóż takiego mówiliśmy między sobą przeciw Tobie? Mówiliście, daremny to trud służyć Bogu, bo jakiż pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem zastępów. Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni. Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w księdze wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie swobodnie i będziecie podskakiwać jak tłuczone cielęta i podepczecie niegodziwców, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym ja będę działał, mówi Pan zastępów. Panie, my ufamy Tobie. Ufamy, że chociaż czasem przychodzi taki czas, kiedy wydaje się, że być blisko Ciebie jest bez sensu, że służyć Tobie, przestrzegać Twoich przekazań jest nie na czasie, jest wbrew temu, czym żyje świat, że to się nie opłaca. Ale to są pozorne, to jest pozorne myślenie, bardzo krótkotrwałe. Bo to wszystko, co po ludzku się opłaca, bardzo łatwo rozsypuje się w pył. Jest spalane w ogniu. Jedyne, co ma sens, to przylgnąć do Ciebie, Panie. Chcemy dziś słuchać Twojego głosu, Panie. Chcemy się zasłuchać w to Twoje spojrzenie na świat, na rzeczywistość, na nasze życie. Chcemy się poddać Twojemu osądowi, Jezu. Tak jak wyjaśniłeś uczniom idącym do Emaus, ich sytuację, która po ludzku wydawała się bez sensu. Wydawało się, że zmarnowali życie, że zaufali Ci i zostali rozczarowani. Ale widzieli to tylko tak oczami, które patrzą krótko, które patrzą na kilka kroków do przodu. Ty im pokazałeś to Twoimi oczami, pokazałeś im, że to, co dla nich było przegraną, było największym zwycięstwem. Daj nam, Panie, zobaczyć też nasze życie Twoimi oczami. Wzmocnij, Panie, naszą wiarę, byśmy nie wypowiadali słów, które ranią Twoje serce, że być z Tobą jest bez sensu, że ufać Tobie jest bez sensu.
Daj nam, Panie, wiarę mocną, która ufa Tobie nawet wtedy, kiedy pozornie wygląda to niedobrze. Kiedy pozornie wszystko się gdzieś sypie, rozsypują się plany, rozsypują się oczekiwania, zawodzą ludzie. Daj nam, Panie, przylgnąć do Ciebie i nie zwątpić, ufać Ci do końca. Panie, wierzę, że Ty nas zapraszasz do tego, żeby szukać Twojego oblicza, Twojej obecności w naszym życiu, że Ty jesteś obecny, żywy. Ty nie odstąpiłeś nas ani na sekundę i Ty masz odpowiedzi na wszystkie pytania naszego życia. Przepraszamy Cię, że próbowaliśmy znajdować te odpowiedzi na własną rękę, tłumaczyć sobie tylko naszym rozumem, bez wiary. Jesteśmy dzisiaj tutaj, Panie, przy Tobie, żeby Cię prosić o Ducha Świętego. Proszę Cię, Jezu, abyś tchnął na nas Twojego Ducha, prawdziwe światło, abyśmy zobaczyli Ciebie w naszym życiu. Abyśmy zobaczyli Ciebie w tych trudnych sytuacjach. A może po prostu, żebyśmy zobaczyli Twoją obecność w naszym dzieciństwie, w naszych dorosłych latach. Żebyśmy zobaczyli, że Bóg żywy, Bóg dobry, miłosierny Ojciec, że jest z nami zawsze. Prośmy o Ducha Świętego. Prośmy Pana, by posłał do nas swojego Ducha. Żebyśmy z ufnością naprawdę słuchali tego, co Pan chce do nas powiedzieć. Mocą Ducha Świętego.
To on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Ty znasz nasze serca. Ty widzisz, jak są nieskore do wierzenia. Prosimy Cię o Twego Ducha, o Ducha Świętego. Prosimy Cię, byśmy rozumieli Twój zamysł. Twój zamysł stworzenia, odkupienia, naszego zbawienia. Byśmy rozumieli nasze życie. Twój plan na nasze życie. Byśmy rozumieli tą obecną sytuację, w której jesteśmy, każdy z nas, czasem zagmatwaną, czasem pełną lęku, czasem pełną wielu pytań. Panie, daj nam Twego Ducha. Niech Twój Święty Duch umacnia naszą wiarę, rodzi wiarę w tych sercach, w których ta wiara jest maleńka albo jej nie ma wcale. Daj nam, Panie, Twego Ducha. Wypełniaj nasze serca wiarą mocną, ufnością w Twoje Słowo, Panie. Przychodź z Twoją pomocą do naszej słabości, Panie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Aleksandra
i ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, więc chciałam się podzielić też trochę moją wiarą i takim moim doświadczeniem tego, jak Pan Bóg mi pokazał chyba nawet coś, o co Go nie pytałam, bo wydawało mi się, że może nie dostanę na to odpowiedzi. Chciałam powiedzieć, jak Pan Bóg mi pokazał, jak był obecny w moim życiu. To było na rekolekcjach. Na tych rekolekcjach zaproponowano nam taki moment pojednania. I osoba, która też dawała swoje świadectwo, mówiła, żeby nie próbować tego zrobić na siłę, nie wymyślać sobie osób, z którymi mamy się pojednać, ale właśnie, żeby zapytać, żeby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. No więc ja postanowiłam też się nie silić na to, żeby sobie jakby w głowie układać, komu mam tam przebaczyć, czy kogo prosić o przebaczenie. I rzeczywiście po prostu postanowiłam tak trwać przed Panem, jak my jesteśmy teraz, i zapytać, komu. I przyszła mi do głowy moja mama, co mnie bardzo zdziwiło, bo wydawało mi się, że mam dobre relacje z moją mamą, a tutaj jakby Pan mi podsunął ją jako taką osobę właśnie, z którą potrzebuję pojednania. I zastanawiałam się, ale no to o co chodzi, bo mi się wydawało, że nasze relacje są dobre. I jakby Pan mi pokazał w sercu, że miałam strasznie takie wysokie oczekiwania względem mojej mamy. I jakby rzadziej wspominałam to, co było dobre, bo wydawało mi się to oczywiste, a miałam jakieś dużo takich pretensji. Jakby postawiłam jej gdzieś bardzo wysoko poprzeczkę. I wtedy, kiedy w sercu przeprosiłam też pana za to, że jakby traktowałam moją mamę trochę jak jakiegoś nadczłowieka, i wiedziałam, że chciałabym też mamę za to przeprosić, to czasami Pan Bóg tak robi, że daje taki obraz wewnętrzny, że takie przeczucie. I ja wtedy zobaczyłam taką, gdzieś tak w mojej wyobraźni, taką scenę, kiedy byłam małą dziewczynką, miałam takie kitki z kokardami i moją siostrę, też taką małą, i widziałam moją mamę, młodą, jeszcze wtedy. I ona była tak pełna radości, po prostu tak stała nad nami i bardzo się cieszyła. No i wtedy wydarzyło się coś takiego, czego się nie da jakby opowiedzieć, bo to było bardzo mocne dla mnie odczucie, że Pan mi powiedział, zobacz, to ja się tak nad tobą cieszyłem. To była tak moja wielka radość nad tobą. Ja całą sobą poczułam obecność Boga w moim dzieciństwie. I sobie dopiero wtedy uświadomiłam, że rzeczywiście ja nie miałam w ogóle takiego doświadczenia. To znaczy rozumiowo wiedziałam, że niemożliwe, żeby Pana Boga nie było w jakimś czasie mojego życia, ale nie miałam takiego doświadczenia. I w tym momencie modlitwy, kiedy właśnie tak jak my tu jesteśmy przed Panem, kiedy pozwoliłam Mu mówić i pokazać, Jemu pokazać mi, a nie ja sobie w głowie produkowałam, co tam bym mogła Mu powiedzieć, miałam właśnie takie bardzo mocne od Niego doświadczenie Jego wielkiej radości i Jego obecności w moim dzieciństwie przez tę radość mamy i przez jej obecność. Więc teraz chcieliśmy Wam, bracia i siostry drodzy, zaproponować taki czas, żeby poczuć się dobrze przed Jezusem, tym zmartwychwstałym, tym, który się tu przybliżył do nas. I przestać Jemu tłumaczyć, a pozwolić Jemu tłumaczyć nasze życie. I właśnie też nie wiem, co macie w sercu, bo ktoś może mieć jakieś trudne momenty, i chcieć po prostu z Panem stanąć przed tym, tak, Panie, było mi trudno, nie rozumiem, nie wiem, ale już nie chcę ja sobie tłumaczyć, Ty mi wytłumacz, ufam Ci, że nawet jeśli nie teraz, to jesteś, to ma sens, Ty jesteś moim sensem i Ty mi wytłumaczysz w swoim czasie. Ale może masz też taki stan, że właśnie myślisz sobie,
no jestem człowiekiem wierzącym, a Panie, no pokaż mi żywą Twoją obecność w moim życiu. Nie wiem, co Ci Pan chce dzisiaj powiedzieć, ale to nie ja jestem od tłumaczenia. Mamy nauczyciela, który z nami jest, który się przybliża do nas w drodze. I jeszcze dwa takie momenty, które też chcieliśmy zaproponować. Najpierw, żeby spotkać się z Panem, tutaj Go posłuchać, ale też można napisać list do świętego Józefa i poprosić Go, żeby modlił się dla nas o wiarę i o to światło na nasze życie, żebyśmy umieli je czytać w świetle Słowa Bożego, w świetle wiary, tak jak On rozumiał swoje życie w świetle proroctw, które były w Starym Testamencie zapisane. A druga rzecz, którą można zrobić, to wszystko jest oczywiście dla chętnych, ale też z takim gestem wiary. Jeśli komuś wiary brakuje, żeby też szczerze Panu o tym powiedzieć, że Pan nas też dzisiaj zaprasza, żeby Go dotknąć. Żeby Go dotknąć tutaj w tej figurze. Że to nie jest wstyd. Że to, co zrobił Tomasz, niesłusznie zwany niewiernym, to nie jest wstyd, że Pan przychodzi i mówi, możesz mnie dotknąć, ja tu jestem, żywy, prawdziwy, a jeśli potrzebujesz mnie dotknąć tak fizycznie, to możemy w modlitwie spotkać się też przez ten dotyk. Możesz podejść i po prostu dotknąć Jezusa, powiedzieć, że potrzebujesz Go dotknąć w swoim życiu. I Pan do nas przychodzi też tak, jak potrzebujemy. Dobrego czasu z Panem życzę.
musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Ja Ci tak dziękuję, że mogę odpocząć przy Tobie. Że mogę zdjąć z siebie ciężar roztrząsania mojego życia. Że mogę zdjąć z siebie ten ciężar określania różnych rzeczy. Że dzisiaj mogę stanąć przed tym, który jest prawdą. Tym, który jest sensem mojego życia. Panie, Tobie ufam. Chcę dzisiaj wybrać wiarę i zrezygnować z mojej niewiary. Do dzisiaj chcę słuchać Ciebie, który idziesz przy mnie.
który nie tłumaczysz mi życia, sięgając od traktatów filozoficznych, ale który odwołujesz się do słowa, słowa życia, słowa Bożego. Panie, ja Ciebie wyznaję moim Panem i Zbawicielem. Ty jesteś nauczycielem, Ty jesteś tym, który tłumaczy moje życie. Proszę Cię, ucisz to, co jest w moim umyśle. Ucisz moje emocje. Mów do mojego serca, żeby moje serce pałało, żeby moje serce rozpaliło się tym, co do mnie mówisz. Tym doświadczeniem, że tak, jest głęboki sens, że Pan mi mówi o moim życiu. Że Pan jest obecny w niezwykłych wydarzeniach w moim życiu, w tych najbardziej codziennych, które nie są takie zwykłe, bo jest w nich Bóg. Proszę Cię, Panie, wyzwól moje serce, żeby mogło się tym ucieszyć. Żebym nie szukała, nie szukał tłumaczenia poza Tobą. Daj mi, Panie, proszę Cię, życie wiary. Życie wiary w mojej codzienności. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź ze swoim światłem.
musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Jezu, który dobudowujesz moje życie, który przywracasz mu sens, który pokazujesz, że ten sens zawsze był. Bądź błogosławiony, który jesteś naszą nadzieją. Bądź błogosławiony. Dziękujemy Ci, Jezu, że to nie my musimy sami sobie tłumaczyć pewne rzeczy. Dziękuję Ci, Panie, że nie ma takiego miejsca, że nie ma takiej przestrzeni, w której nie było kiedykolwiek, nie było Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że takie miejsca w moim życiu nie istnieją. Dziękuję Ci, że byłeś przy mnie w moim cierpieniu. Cierpiałeś razem ze mną. Dziękuję, że byłeś przy mnie w moim upadku. Podnosiłeś mnie wtedy, podtrzymywałeś. Dziękuję Ci, że byłeś przy mnie w mojej radości, w moich sukcesach. I cieszyłeś się razem ze mną i mówiłeś, jestem z Ciebie dumny, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś moim ukochanym dzieckiem wtedy, kiedy odnosisz sukcesy, wtedy, kiedy upadasz. Kocham Cię nad życie. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że sensem mojego życia jest życie z Tobą, tu na ziemi i kiedyś w wieczności. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że nikt nie może mnie tego pozbawić. Nikt nie może odłączyć mnie od miłości Chrystusowej. Dziękuję Ci, Panie, za to, za Twoje słowa, że kto idzie za Tobą, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Twoje światło przychodzi przez Słowo. Że Ty pokazujesz drogę, pokazujesz, gdzie szukać sensu. Ty dajesz narzędzia. Dziękuję Ci za to, że mogę Cię słuchać. Dziękuję Ci za te słowa, że jeśli nie będę Cię słuchać, to jak mam usłyszeć? Dziękuję Ci za to zaproszenie, żeby otwierać Słowo Boże, żeby uczyć się słuchać Ciebie, że Ty będziesz wyjaśniał, Ty będziesz pokazywał, będziemy odkrywać Twoją obecność w naszym życiu. Jeśli będziemy przychodzić, będziemy słuchać Słowa, czytać Słowo. Będziemy Cię adorować, będziemy Cię przyjmować w Eucharystii. Czy serce nie pałało w nas, kiedy do nas mówił?
Prosimy Cię, Święty Józefie, światło patriarchów, Ty, który czytałeś swoje życie, te niezwykłe wydarzenia i też trudne, które się działy w Twoim życiu. Pamiętając o tym, co Pan napisał o tym w Słowie, pamiętając o wszystkich obietnicach Mesjasza, Ty, który się jakoś próbowałeś odnaleźć w tym Słowie, może z niedowierzaniem, że to Słowo jest o Tobie, też to spełnienie obietnicy. Prosimy Cię, abyś modlił się też w naszych intencjach, byśmy my potrafili słuchać Słowa, czytać Słowa i żebyśmy widzieli tam swoje życie. Jeśli ktoś ma list do świętego Józefa i jeszcze nie złożył, to też można teraz w czasie litanii. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchu, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela, módl się za nami. Przeczysty strogu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Sługo Chrystusa, módl się za nami. Sługo zbawienia, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku bóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobą życia rodzinnego, módl się za nami.
się za nami, pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami, nadziejo chorych. Módl się za nami, patronie wygnańców. Módl się za nami, patronie cierpiących. Módl się za nami, patronie ubogich. Módl się za nami, patronie umierających. Módl się za nami, po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami, opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niebiosłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Za chwilę będzie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, za wszystkie łaski, których nam udzieliłeś, za Twoją obecność, za wszystkie wyjaśnienia i za nadzieję, którą wlałeś w nasze serca na te sprawy, które jeszcze nie mają wyjaśnienia. Dziękujemy Ci za ufność, którą w nas zbudowałeś i chcesz w nas budować. Ty jesteś Bogiem wiernym. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Takiemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Takiemu chwała i cześć. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki. Daj nam to kościół otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
wyrażać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba wstąpiłeś i chcesz imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś by mnie zbawić. Z nieba wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Znowu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Chcę wywyższać imię Twe. Chcę zaśpiewać Tobie chwałę. Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić. Z nieba wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię Twe. Z nieba wstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić dług. Z grobu wstałeś i dziś nieba królem jesteś Ty. Chcę wywyższać imię.